Witajcie moi drodzy, mamy dzisiaj walentynki. Z tej okazji przygotowałam dla was specjalny walentynkowy odcinek ze zdrapkami. Wszystkie zdrapki, jakie mamy w tym momencie w ofercie, dotyczące serca, dotyczące serduszek, kojarzące się właśnie z tymi motywami, dzisiaj będę miała i będę je zdrapywała. Łączna wartość zdrapek to 16 zł, także zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy! Okej, moi kochani, oto są zdrapki na walentynki, które przygotowałam. Po lewej stronie mamy krzyżówkę z serduszkiem, dalej mamy dwa serca, kocham cię i kocha czy lubi. Okej, zaczynamy więc od nowości, jest to nowa zdrapka za złotówkę, kocha czy lubi. No więc przeczytam zasady, zdrap pole sprawdź, odczytaj słowo kocha bądź lubi. Jeżeli odkryłeś słowo kocha, wygrałeś kwotę z pola kocha, jeżeli odkryłeś słowo lubi, wygrałeś kwotę z pola lubi. Także zobaczymy, co tutaj mi się trafi, czy mamy kocha, czy lubi. Jak widzicie, jest to już słówko lubi, więc zdrapujemy teraz serduszko lubi. I tutaj od razu mamy wygraną złotóweczkę. Proszę bardzo, bardzo się z takiej wygranej cieszę. Zawsze jest miło, jak zdrapka się zwróci, a zobaczmy, co tutaj było. O, patrzcie, 0 zł do wygrania było, także słuchajcie, nawet czegoś takiego to ja nigdy nie widziałam, że można 0 zł wygrać w zdrapce. No ale okej, pierwsza zdrapka i pierwsza wygrana, także bardzo fajnie. I sprawdzamy kolejną, co my tutaj mamy. Mamy zdrapkę kocha. No i dajcie mi znać, czy zdrapywaliście właśnie już takie zdrapki i czy coś fajnego wygraliście w tej złotówkowej zdrapce. Tutaj jak widzicie mamy 0, także nic nie wygrywamy. Sprawdźmy sobie kolejną. No i na sam początku może sprawdźmy sobie pole lubi. Pole lubi to jest złotóweczka, a pole kocha jest to 0. I czy trafi nam się lubi, czy kocha? Jestem ciekawa. Trafiło nam się lubi, czyli wygraliśmy złotówkę po raz kolejny. Także jak na razie 3 zdrapki zdrapaliśmy, w dwóch była wygrana, także całkiem dobrze. No i może teraz też sobie zdrapnę kocha. I dalej mamy lubi. Lubi to jest wygrana 20 zł, także byłoby całkiem fajnie. No niestety, niestety, także pół na pół, w dwóch wygraliśmy, w dwóch przegraliśmy. I polećmy sobie teraz ze zdrapeczkami, proszę bardzo, kocham cię. To też są zdrapki za złotóweczkę. No i o co tu chodzi? Już wam mówię. Zdrap pole gry, znajdź różę pod warstwą ścieralną i wygraj kwotę z pola. Wygrana. Dawno tej zdrapki nie zdrapywałam. Ogólnie kupiłam sobie już ją dawno temu, bo myślałam, że może ją wycofają, więc chciałam mieć ją na walentynki, na taki specjalny walentynkowy odcinek, ale całą szczęście jej nie wycofali, więc tak naprawdę mogłabym sobie ją dokupić, ale już czekała, 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 więc zobaczymy, czy taka wygrana tu czekała na zdrapkach, czy leżała. Ale jak widać, słuchajcie, no niestety mamy tutaj kawę, miłość, amorka i prezent, czyli ogólnie nie daje nam to wygranej, a do wygrania było 2 zł, no szkoda, szkoda. Sprawdźmy sobie dalej, co tutaj jest w naszej zdrapce, co tutaj się kryje, chciałam powiedzieć, co tu jest, no widzimy, co to jest, to zdrapka, chodźcie, mamy amorka, dalej mamy lowę, krowę, miłość, ptaszek. Nie wiem dlaczego ptaszki, dwa takie papuszki, nierozłączki, o tak można by powiedzieć. I świeca, więc również nie wygraliśmy, do wygrania było 10 tysięcy złotych, a szkoda, szkoda. No i zobaczymy, czy zdrapka kocham cię ostatnia nam przyniesie szczęście. Do wygrania, słuchajcie, mamy złotych 60, więc fajnie byłoby wybrać się na jakąś walentynkową na przykład kolację. Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Kawusia. Albo chociaż na kawkę. Za 60 zł kawa to kurde na boga, to można powiedzieć list. I dalej mamy amorka, no i love, napis, love, krowy, jak ja to mówię. Niestety, niestety zdrapka, kocham cię, nie przyniosła nam szczęścia. Następne zdrapki, jak widzicie, są to zdrapki dwa serca. No i w tej zdrapce kiedyś wygrałam, wygrałam i to fajną wygraną, także darzę ją sympatią, już wam mówię, o co chodzi. Jeżeli jakikolwiek z twoich symboli jest taki sam, jak któryś z wygrywających symboli wygrałeś przypisaną do niego kwotę, znajdź symbol dwa serca i wygraj wszystkie kwoty z pola gry. I właśnie ja znalazłam kiedyś ten symbol, także nieźle było, no nie? Wygrywające symbole na samym początku lecimy. Jest to, tak jak mówiłam, już zdrapka za 2 zł, czyli coś droższego. Może tu więcej wygranych będzie, zobaczymy, zobaczymy. Moje symbole to balon, uwaga, i lustro. I to są tylko dwa wygrywające symbole. Z tego co widzę, bo już kolejne to będą jakieś inne. Także patrzymy, patrzymy. Mamy tutaj perfum, perfum z Biedronki, jak to Aga1987, czy jak ona tam się nazywała, mówiła, był taki kiedyś, słuchajcie, hit internetu, podróż. Och, ta podróż gdzieś mi się wybrało, co nie? Dalej mamy truskawę. Truskaweczka za 4 dyszki. Proszę bardzo. Czy będzie balonik? Klucz mamy jak na razie. Szukamy jeszcze lustra w ogóle, tak, tak. Torcik jest. No i torcik nam wygrany nie daje, niestety prezencik również też nie, więc jak widzicie,
No tutaj w tej zdrabce nie wygraliśmy nic, przypominam, że dwa serca możemy znaleźć symbol i wtedy wygramy główną wygraną, byłoby bardzo fajnie. A także no lecimy, lecimy. Zobaczmy na samym początku może jakie są nasze symbole. Mamy prezencik i w prezenciku mamy 2 złote, dalej mamy znów samolot i prezent też był za 4 złote. Kolejny symbol jest to za 20 złotych tort. Następnie mamy szminę za złotych 2. Szmina, szmina. Perfumki za 4 dyszki. No to powiem wam, że tak trochę tak jak na perfumy. Dobra cena. Proszę bardzo, bukiecik za złotych 12. To taki bukiecik, muszę powiedzieć, no taniutki, taniutki, prawda? To chyba wszystkie nasze symbole. I teraz popatrzymy, jakie są wygrywające symbole i czy coś może tutaj wygraliśmy w tej zdrabce. Jestem ciekawa. Pierwszy symbol, słuchajcie, jaki to jest, to są fajerwerki, więc fajerwerków, jak widzicie, tutaj nie mamy, a następne są to usta, więc troszeczkę słabizna, słuchajcie, nic nam się tutaj w tej zdrabce nie trafiło. No, no nie wiem, nie wiem, dlaczego te walentynkowe zdrabki jakoś mi szczęścia nie przynoszą, a szkoda, no sprawdźmy, nie poddajemy się w każdym razie. Znów mamy usta i mamy palma, czyli taki walentynki pod palemką, słuchajcie. Taki byłoby fajny sposób na spędzanie walentynek, nie? Walentynki pod palmą, chcielibyście tak spędzić walentynki, bo ja bym szczerze mówiąc nie pogardziła, mamy szminkę za 2 dyszki, samolocik ponownie za 800 zł, to za 800 zł to bilet można kupić, to już całkiem realna cena, więc fajnie byłoby to wygrać. Fajerwerki, ale się zestrachałam przecież w kolejnej zrabce, bo i mówię 8 dych wygrywam, a to jest już inna zrabka, inne symbole, słuchajcie, kluczyk 12 zł i tu gdzieś się ostatni symbol kryje. O, jest palemka, słuchajcie, jest 2 złote, no chciałam właśnie wtedy powiedzieć, no przydałoby się, żeby chociaż jednej z tej zdrabce była wygrana, bo w Kocham Cię nie wygram, a tutaj na całe szczęście się udało wygrać, także jak widzicie, jest tutaj piękna palma za 2 ziko. No i lecimy teraz z ostatnią zdrabką na dzisiaj, zdrabką najdroższą, jest to zdrabka krzyżówka z serduszkiem. Jest ona, słuchajcie, nowa w ofercie, tak wam muszę powiedzieć. Ogólnie na stronie widziałam czerwoną wersję, a tutaj mam żółtą, no nie wiem. W każdym razie 5 słów wygrana 5 zł i tak dalej. 6 słów 15, jakieś tam pierdu, więc ogólnie wiadomo o co chodzi, prawda? Tu są jakieś dalsze zasady na odwrocie, ale znamy krzyżówki. Także zdrapujemy może pierwszą literkę i będziemy szukać. Mam nadzieję, że niczego nie ominę, bo mam skłonności do omijania. Jak na razie zaczynamy od A, a A litera to naprawdę jest bardzo dobra, bo bardzo często się powtarza. Mamy tutaj Amadeusz. Czy macie może na imię Amadeusz chłopaki, którzy mnie oglądają? Jestem ciekawa. Albo czy znacie jakiegoś Amadeusza? Okej, tutaj mamy gra, reak, kwestia. No, powiem wam, że tutaj jednak te A się nam bardzo przyda, więc jestem zadowolona, że na samym początku naszej gry, na samym początku naszej krzyżówki A się nam trafiło. No to muszę powiedzieć, że chyba szczęście będzie nam sprzyjało, chyba na pewno, trzeba wierzyć, słuchajcie, w nasze szalone wygrane, bo jak na razie nie udało mi się wygrać jakichś takich trzycyfrowych kwot, ale może. W gazie mamy jeszcze, proszę bardzo, kolejne A. Jeszcze tutaj, jak widzicie, o, przepraszam, R zdrapałam niechcąco, no mam nadzieję, że tutaj kolejnych pomyłek już nie będzie, bo z tego co widzę, wszystkie A mamy zdrapane. I lecimy teraz z kolejną literką, kolejna literka jest to I. I też nam się podoba, bo I też często jest, już od razu widzę, jest I tylko raz było I, no więc tak trochę nieczęsto, jednak trochę słabo się powtarza. Kolejna literka, proszę bardzo, jest to T, T jak tata. Jak na razie widzę tylko w jednym słówku, T, kwesta, no i faktycznie to tyle. No to lecimy z kolejnym, nie ma co tutaj się rozdrabniać i proszę bardzo, mamy słowo S, jak Sylwia. Czy mamy tutaj z nami jakieś Sylwie, jestem ciekawa. Amadeusz jest S. Mamy tutaj jeszcze Saba, kwesta i gdzieś jeszcze nie ma. Następna litereczka, proszę bardzo, jest ta litera, która nam znika, J. I tu już od razu right widzę, gdzieś mi się tutaj rzucało, tutaj jest J. No i tylko 2 razy, jak widzicie. I następnie kolejne serduszko odkrywamy i jest to Z. Z jak zazdrość. Kto oglądał Rodzinę Zastępczą, ten wie, że pan Jędrula był reżyserem czy producentem. Z jak zazdrość. Kto to pamięta? W gazie. No i tylko 2 razy Z było. Mamy następną literę, to W jak wąż.
Ewa jest, proszę bardzo, Ewcia, siemanko, Kwesta tutaj też, już bardzo ładnie, jeszcze Eby nam się przydało i byśmy wygrywali tu. Z W to by było na tyle, kolejne mamy D jak Daniel, chciałam powiedzieć inne słówko, Right. Dog, dog niemiecki na przykład, jest taka rasa, piękne psy. Amadeusz, kolejne słówko, kolejna literka, przepraszam. I następna litera, E, no i Jezu, no B, no ja już myślałam, że ej, my byśmy wygrali, ajajaj. No ale boa, proszę bardzo, jeszcze O by było i było fajnie. I jak widzicie, tylko jedno B mieliśmy w naszej zdrapie. No to kolejny rząd zaczynamy i kolejny rząd to jest C. Car, mamy już jedno słowo, ale żeby wygrać musimy mieć, słuchajcie, słów 3. Minimum, aha nie, bo tu R nie ma, zapomniałam. I z C to by było na tyle, no nic więcej nie ma. Następnie mamy X, X-a nie ma i kolejnie U, a ja czekam na E, słuchajcie. W Amadeuszu. Tutaj mamy U, kolejne, ale to i tak nam dalej nic nie daje. I dalej jest Q, czyli Q też nie ma. K. Więc K tutaj też się często powtarza, z tego co pamiętam. Dokładnie, już widzicie. Raczek nie, bo raczek R by nam się przydał, byśmy mieli cara i raka na przykład. W kwestie jest kolejne i kolejne, proszę bardzo. I to tyle. Co dalej? I co dalej? Czy będzie nasze upragnione E? Niestety jest to jednak L. No ale L nam się do niczego nie przydaje, ponieważ go nigdzie nie mamy. Następnie będzie F, ale F się znajdzie. Proszę bardzo, jedno jedyne się uchowało i kolejne jest P, jak Paula, czyli moje imię, w okupie mamy. No dobra, teraz ostatnia literka, zobaczymy czy coś wygramy, czy wygramy. Niestety chyba nie, bo mamy M. Tu jest jeszcze jedno M. I kolejne, no ale jak widzicie, no brakuje nam po prostu po literce i by się mieli fajne wygrane. Więc jak widać, zdrapka, krzyżówka z serduszkiem szczęścia nam nie przyniosła. A więc co, w dzisiejszych zdrapkach na 16 zł wydanych wygrałam złotych tylko 4, ale tak czy siak bardzo fajnie mi się zdrapywało. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten tematyczny odcinek. Oczywiście poproszę o łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Macie na dole taki czerwony przycisk, wtedy będziecie widzieli wszystkie moje filmy. No i ja dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buziaki. Pa, pa!